Prawie równo 3 miesiące od poprzedniego badania przesyłam kolejne próbki, tym razem coś rzadkiego na kanale, czyli Fuchs Titan GT1 Flex C20W30. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo Giulia, rok produkcji 2019, silnik 2.0 benzyna, 300 koni. Przebieg aktualny pojazdu to 69 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie czwarty etap badań dla tego samochodu. Będzie okazja do porównania wyników dla dwóch olejów Ravenol oraz oleju Fuchs. Inicjatorem eksperymentu jest Arek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Arek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się cztery próbki i są to odpowiednio. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Arek napisał w tym miejscu, że olej stał w opakowaniu przez 3 miesiące, bo był odlany z bańki 5-litrowej przy wymianie. Próbka numer 2 to olej nowy wraz z płukanką P100 ProTech. Główna motywacja Arka jest taka: zrobiłem tą próbkę ze względu na to, że przed wymianą była robiona właśnie ta płukanka, żeby wiedzieć, jaki zostawi ślad na widmie, jeśli zostawi, dla próbki oleju przepracowanego. Próbka numer 3 to olej świeży wraz z dodatkiem AR9200V2. Jest to tak zwana próbka przyszłościowa, ponieważ olej, który w tej chwili jest w silniku, ma ten dodatek w takich proporcjach. Jest to mniej niż zaleca Archoil, ale drugą połowę dolałem wcześniej do innego samochodu i dopiero po stwierdzeniu, że na tak zwany słuch jest lepiej, profesjonalna ocena, zdecydowałem się dolać go do Giulii. Ale próbka przepracowanego oleju z tym dodatkiem będzie za 3 miesiące do zbadania. Próbka numer 4 to olej przepracowany po przebiegu 9998 km, olej ze śladem płukanki P100. Do silnika zalany został olej Fuchs Titan GT1 Flex C2 w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było żadnych dodatków do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to niemal idealnie 10 tysięcy km, 10% eksploatacji to miasto, 90% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 3 miesiące, wykonano dolewkę raz 200 ml i raz 300 ml, przed zalaniem oleju wypłukano silnik środkiem ProTec. Czyli różnice pomiędzy czterema etapami to przebieg. Największy był w pierwszym etapie, potem drugi etap i w trzecim i czwartym porównywalnie 10 tysięcy km. Różnice w dolewkach, pierwszy i czwarty etap niezbędna dolewka, pozostałe dwa etapy brak takiej potrzeby, trzeci i czwarty etap to badania zastosowaną płukanką. W ramach dodatkowych informacji Arek napisał tak. Próbki do zestawów olej plus P100 i olej plus AR pochodzą z opakowania 1-litrowego. Próbki pozostałe pochodzą z opakowania 5-litrowego. Sprawdzałem daty produkcji dla opakowań 5-litrowych i 1-litrowego. Różniły się o miesiąc. Dolewki też były robione z opakowania 1-litrowego, z tego samego, z którego pobrałem próbki. Na litrowej bańce jest data 34 tydzień, 2023 rok. Bańki 5-litrowej już nie mam, to nie wiem dokładnie, kiedy była produkowana, ale pamiętam, że blisko siebie były. Prawie równo 3 miesiące od poprzedniego badania przesyłam kolejne próbki, tym razem coś rzadkiego na kanale, czyli Fuchs Titan GT1 Flex C20W30. W załączniku karta techniczna w jakimś dziwnym języku plus zdjęcie oleju i próbek. W paczce będą jeszcze dwie próbki oleju przepracowanego i druga przyszłościowa na kolejne badanie za 3 miesiące zawierająca olej i dodatek AR9200V2. Będzie też próbka czystego oleju z domieszką płukanki. Jeśli chodzi o eksploatację, to nic się kompletnie nie zmieniło. Autostrady, eski, prędkości przelotowe, nuda jak w polskim filmie, brak napraw. W tym badaniu poza oczywiście zużyciem oleju interesuje mnie widmo świeżego oleju. Nigdzie nie udało mi się go znaleźć. Do oleju były robione dwie dolewki, 300 ml przy przebiegu około 6500 km i 200 ml przy przebiegu 8000 km. Staram się trzymać stan blisko max, a olej ma dosyć wysoki NOAK.
przesyłce będzie też moja profesjonalna bibuła pomiarowa z bloku technicznego, ale daje jakiś pogląd, co się dzieje z olejem. Gdyby coś, to na własne potrzeby stworzyłem sobie tabelę, w której zbieram dane olejów 0W30 w klasie C2 i C2 łamane przez C3. Jak coś, to mogę podesłać. Różnica, jaką mogę stwierdzić na słuch, to silnik jest mniej metaliczny i temperatura oleju w czasie jazdy o 3-4 stopnie niższa, ale jadąc szybciej autostradą to 100 do 103 stopnie, na zewnątrz 27 stopni. Dla Ravenola było to i 107 stopni Celsjusza. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, następnie pomiar oleju świeżego wraz z płukanką, kolejno pomiar oleju świeżego wraz z dodatkiem i na końcu pomiar oleju przepracowanego. Sporo pomiarów, dlatego wszystko w telegraficznym skrócie. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 47,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 196. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy zgodność wyników na poziomie 2-3%. W poprzednich etapach ta zgodność dla oleju Ravenol, jak widzimy, była na zauważalnie wyższym poziomie. Przechodzimy do pomiaru oleju świeżego z płukanką. Zapraszam. Lepkość do oleju świeżego wraz z płukanką jest następująca: 36,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 8,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 217, a to oznacza, że po dodaniu do oleju płukanki lepkość zostaje zmniejszona o 24% w 40 stopniach oraz o 14% w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wzrasta o 11%. Przechodzimy do pomiaru oleju świeżego wraz z dodatkiem. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 47,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 9,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 201, a to oznacza, że po dodaniu do oleju dodatku lepkość zostaje praktycznie na niezmienionym poziomie. Obserwujemy około 1% wzrost lepkości. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 45,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 9,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 185. A to oznacza, że sytuacja ponownie zostaje opanowana u Arka, zmiany w przedziale akceptowalnym, lepkość w 40 stopniach minus 3%, w 100 stopniach minus 6%. Czyli w pierwszym i w trzecim etapie obserwowaliśmy zmiany lepkości w przedziale krytycznym, w drugim i czwartym etapie zmiany w przedziale akceptowalnym. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik testu bez większych zastrzeżeń, nie ma sygnałów o nadmiernym zanieczyszczeniu. Ogólna jakość oleju to środek skali. Co ciekawe, gdyby porównać plamę dla tego oleju z dwoma innymi, które były robione w tej samej serii, to widzimy, że Fuchs wypadł najkorzystniej.
Kolejna ciekawostka, Arek przesłał wyniki swojego domowego testu w oparciu o zwykłą kartkę papieru. Zobaczcie, jakie otrzymał wyniki. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W pierwszej kolejności rozwiązujemy zagadkę komunikowaną na początku. Jakie zmiany obserwujemy na widmie po dodaniu płukanki? Obserwujemy ogólne obniżenie widma dla oleju wraz z płukanką, najbardziej widoczne w przydziale 3000-4000. W pozostałych miejscach nie ma jakichś spektakularnych zmian. W drugiej kolejności sprawdzamy, co dzieje się z widmem oleju po dodaniu dodatku, który wybrał Arek. Tutaj różnice zdecydowanie większe, szczególnie do podkreślenia są następujące punkty 1725, 1270, 1115 i 1100 oraz 1020. Teraz czas na ocenę poziomu degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Wyniki oceniamy na tle poprzednich trzech etapów. Degradacja dodatków oraz bazy na bardzo zbliżonym poziomie. Zanieczyszczenie w zakresie 3100-3600 najniższe spośród czterech etapów. Niepokojący jest bardzo wysoki stopień sulfonowania, wcześniej tego nie było. Nitrooksydacja, poziomy w dolnych widełkach. Oksydacja podobnie jak w pierwszym etapie stan ostrzegawczy. Bardzo mocny sygnał otrzymano również w obszarze powiązanym z rozcieńczeniem paliwem, co koniecznie wymaga podkreślenia. W poprzednich etapach były to sygnały ujemne. W czwartym etapie jest mocny sygnał dodatni, czyli nie degradacja estrów, degradacja modyfikatorów lepkości, tylko sygnał o rozcieńczeniu paliwem. Podsumowując, otrzymano bardzo dobry wynik w teście lepkościowym oraz bibułowym. W teście spektralnym, podobnie jak w poprzednich etapach, pojawia się wciąż kilka zagadkowych, dość mocnych sygnałów. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!